Serdecznie wszystkich witam w tym szczególnym dniu. Dniu, kiedy to kolejne osoby, jak już było wspomniane, będą zawierać przymierze z Panem, ślub, moglibyśmy to tak nazwać. Pozwólcie, że odniosę się na chwilę do takiej ziemskiej rzeczywistości, kiedy to dwoje ludzi poznaje się. Jest tak zwany okres narzeczeństwa, jest to piękne chwile, kiedy jedno za drugim cały czas tęskni, myśli w nocy i w dzień i czekają, aż znowu się spotkają. Nadchodzi później chwila, kiedy stają gdzieś tam przed obliczem Bożym i przed świadkami i biorą ślub. Ale dopiero po ślubie zaczyna się proza życia. Dopiero później przychodzi prawdziwy sprawdzian. Czasami my myślimy, że chrzest jest takim końcem naszej wędrówki, że już zrobiliśmy, co do nas należy, teraz tylko wypatrywać Pana, który przyjdzie na obłokach i nas zabierze, bo już wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy uczynić. Prawdą jest, że chrzest jest bardzo istotną rzeczą i należy to uczynić, ale też prawdą jest, że chrzest jest dopiero początkiem drogi. Tak jak Izraelici, którzy wyszli z Egiptu. Kiedy Bóg ich uwolnił w ten pamiętny dzień 14 Nisan, prawdziwa droga dopiero się zaczęła. Do ziemi jeszcze było trochę czasu, trochę drogi. Więc my nazywamy ten okres po chrzcie, pamiętacie jak? Jak Pismo Święte może nazywa okres nowonarodzenie jest? Później chrzest z wody i z ducha, uświęcenie, tak zwane uświęcenie. Dzisiaj pozwólcie, że chciałbym króciutko, bo nie ma czasu dzisiaj, jak widzicie, wszystko jest tak dosyć w formie skróconej, czynione. Przeczytam kilka myśli. Główną zasadą życia w Królestwie Niebieskim, co jest, co będzie, co najważniejsze jest, o czym Biblia nam mówi i Chrystus nauczał ludzi, jaka cecha w życiu chrześcijanina stoi najwyżej, bez której tak naprawdę życie w Królestwie Niebieskim po prostu nie będzie możliwe. Co byście wskazali? Miłość. Zgadza się. Miłość jest czymś najważniejszym. Posłuszeństwo, sprawiedliwość i te wszystkie inne zasady, one są istotne, ale jeśli nie wypływają z miłości, to po prostu one nie mają wartości. I tak o tym mówi Pismo Święte. Dzisiaj pozwólcie, że przeczytam. Nie będę komentował zbytnio ze względu na czas, ale przeczytam. Wybrałem trochę fragmentów z Pisma Świętego, które mówią o miłości jako takiej. I o tej miłości chciałbym dzisiaj mówić, bo uświęcenie, prawdziwe uświęcenie powinno skupiać się na miłości. Powinniśmy wzrastać w tej miłości. Czasami skupiamy się zupełnie na czymś innym, idziemy w zupełnie innym kierunku i wydaje nam się, że to jest właściwy kierunek. Nie. Prawdziwym kierunkiem w życiu chrześcijanina właśnie jest dążenie do tej miłości chrześcijańskiej, braterskiej miłości, tej prawdziwej miłości, o której mówił Jezus Chrystus i nas uczył. To, co przed chwilą było czytane z Księgi Izajasza, nie posłaniec i nie anioł, lecz Jego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swej miłości, w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Zobaczcie, to Bóg wiedziony miłością do człowieka był gotowy za niego umrzeć. I cały czas właśnie Bóg patrzy na człowieka z ogromną miłością. Nawet największych przestępców, największych łotrów, właśnie Bóg właśnie tak patrzy na nich, z miłością i chce ratować każdego człowieka. I ta cecha musi być i w naszym życiu. Czego właśnie oczekuje od nas Bóg? Pozwólcie, że będę czytał trochę fragmentów. Jeśli ktoś będzie chciał później wiedzieć, skąd to czytałem, to po prostu udostępnię to komuś, bo ze względu na czas nie będę tutaj odsyłał do tekstów biblijnych. Bo ja chcę miłości, a nie krwawych ofiar, poznania Boga, a nie całopaleń. Jezus podobnie to komentował. Miłosierdzia chcę, czy miłości chcę, a nie ofiary. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, czego Bóg żąda od ciebie, tylko
abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował swoim Bogiem. Zobaczcie, tego Bóg oczekuje od nas. To jest co najważniejsze cechy w naszym życiu, co wspomnieliśmy. Jaki dług mamy wobec Boga i bliźnich? I znowu tutaj czytam, nikomu nic winni nie bądźcie, prócz wzajemnej miłości. To jest dług, który musimy spłacić, bo Bóg okazał nam miłość w całej pełni. I my również tę miłość musimy w swoim życiu posiadać. Ile warty jest człowiek bez prawdziwej miłości? Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiarę, także bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Zobaczcie, nawet pełnię wiary, gdybyśmy mieli, co jest bardzo ważne, wiara w życiu chrześcijańskim, ale jeśli nie ma w tym miłości, to jest to nic nie warte. I choćbym rozdał całe swoje mienie, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. I znowu, choćbym się poświęcił zupełnie, choćbym się zamknął, zrezygnował ze wszystkiego, prowadził w 100% ascetyczne życie, a nawet ciało swoje, tak jak apostoł Paweł pisze, dał na spalenie, to nie ma wartości żadnej. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość, te trzy, lecz z nich najważniejsza jest miłość. Bóg obdarza nas swoją miłością. Pan Bóg Twój jest pośród Ciebie, mocarz, On zbawi. Będzie się radował z Ciebie niezwykłą radością. Odnowi swoją miłość, będzie się weselił z Ciebie. Miłość powinna się pomnażać. I oto się modlę, aby miłość Wasza im dalej, tym więcej pomnażała się w znajomości we wszystkim zmyśle. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści, bez nagany na dzień Chrystusowy. Dalej Pismo Święte mówi, kiedy dopełnia się miłość. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że mieszka w Nim, powinien tak samo postępować, jak On postępował. A nikt z nas nie ma wątpliwości, że Chrystus kierował się od początku do końca miłością. Nawet z miłością patrzył na tych, którzy śmiali się z Niego pod krzyżem, którzy przyczynili się do Jego śmierci, którzy zrobili, wiemy, jak Go potraktowali, Jezusa Chrystusa, a On modli się o nich i prosi za nimi. To jest właśnie to, o czym Pismo Święte mówi. Kiedy trwamy w światłości, kolejna myśl, ten, kto darzy miłością brata, rzeczywiście trwa w światłości, dla niego nie jest przyczyną upadku. Zobaczcie, Jezus powiedział, wy jesteście światłością świata. I tu jest jakby odpowiedź, na czym to polega, ta bycie tą światłością świata. Właśnie na miłości do drugiego człowieka, miłości do bliźniego, naprawdę serdecznej miłości, która powinna skupiać się na tym, że my naprawdę chcemy dla Niego tego, co najlepsze. To jest właśnie to. Nie chcemy wyłącznie traktować Go z zasadami sprawiedliwości. To jest też istotne w niektórych sytuacjach, ale przede wszystkim najpierw miłość powinna być objawiona. Co jest przyczyną braku miłości? Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Przypomniała mi się taka rozmowa tutaj z bratem Zenonem, który jest i osoba, która gdzieś tam przyjechała z obcego kraju i szukała pomocy. I tak rozmawiamy razem. Jakże zostawić osobę, jakże nie pomóc, bo nie widzieliśmy, jak jej pomóc.
Ale mówimy, nie możemy jej zostawić, bo przecież jakbyśmy się czuli, gdybyśmy byli w obcym kraju, oczekując jakiejś pomocy i nagle nam odmawiają pomocy ci, którzy powinni tej pomocy udzielić. I szukaliśmy rozwiązania, byliśmy w trakcie, ale rozwiązanie przyszło, pamiętam, bracie Zenonie, i bracia pomogli, ale w innym zborze. I to jest to właśnie, że w praktycznym działaniu, nie tylko po prostu mówimy o tym, ale i naprawdę czynimy to, jak tylko jest to możliwe w naszej gestii, powinniśmy uczynić wszystko. Najważniejsze przykazanie Jezusa. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I otrzymamy od Niego cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A to jest przykazanie. Zobaczcie, Jezus to powtarza wielokrotnie. Miłość. Miłość cały czas mówi, to jest główny cel. Czy możemy zobaczyć Boga? Kolejna myśl. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. A myśmy poznali, uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Znowu zobaczcie, jest zaznaczone, że Boga nikt nigdy nie widział. To prawda, fizycznym wzrokiem nie. Ale z drugiej zaraz za tym idzie kolejna myśl, że jeśli trwamy w miłości, to i Bóg mieszka w nas, więc jesteśmy w stanie widzieć Boga, bo On jest w nas, tylko w sensie duchowym oczywiście. Jak poznać, czy narodziliśmy się z Ducha i czy znamy Boga? Umiłowanie, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Znowu tutaj mamy kolejną myśl. Narodzenie, o czym często mówimy, ono też powinno być motywowane właśnie miłością. Miłość powinna być gorąca, bo takiej miłości oczekujemy na ziemi. Zgadza się? Mąż oczekuje od żony gorącej miłości, żona oczekuje od męża i tak dalej. Ale tak samo w relacjach między tutaj braćmi, siostrami, jak również w relacjach Bóg-człowiek powinno tak to wyglądać. Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To jest bardzo ciekawa myśl, nie ma czasu tego rozwijać, ale naprawdę zobaczcie, z jednej strony miłość, gorąca miłość, a później zakrywanie mnóstwo grzechów. Jakby dwie przeciwstawne strony. Jedno z drugim nie powinno mieć związku, a tu autor z Natchnienia Bożego to łączy. Naprawdę tutaj może kiedyś będzie okazja się nad tym tekstem szerzej tutaj zastanowić i porozmawiać. Kiedy miłość jest doskonała, w tym miłość w nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Kolejna bardzo ciekawa myśl. Prawdziwa miłość usuwa strach. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Zobaczcie, tutaj też warto sobie postawić pytanie. Często strach gdzieś paraliżuje nasze działanie w różnoraki sposób. A może tutaj właśnie jest to przyczyną, że gdzieś tam czegoś nam brakuje i stąd ten strach nam cały czas towarzyszy. Co jest sprawdzianem prawdziwej miłości? Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Mocne słowa, ale prawdziwe. Na czym polega miłość ku Bogu? Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Znany dobrze nam tekst, który często cytujemy. Co powinno być celem życia? Celem zaś nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Miłość Chrystusowa ogarnia nas.
bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Tak więc zamiast Chrystusa niesiemy poselstwo jego samego Boga, który przez nas wzywa. Zamiast Chrystusa błagamy, pojednajcie się z Bogiem. Czy można nas odłączyć od miłości Chrystusowej? A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy śladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Nie ma takiej opcji. Jedyną możliwością, kiedy od tej miłości człowiek zostaje odłączony, to kiedy? Powiedzcie. Grzech nie, bo z powodu tego Jezus Chrystus, kiedy sami się od Niego odłączamy. Tak, Bóg, chociaż jest Bogiem Wszechmogącym, nie jest w stanie nic tu zrobić, kiedy my sami mówimy, nie Boże, nie chcemy Tobie służyć, nie chcemy iść za Tobą, nie chcemy być z Tobą. Wtedy nawet Bóg nic nie może zrobić. Tylko wtedy możemy się odłączyć. W przeciwnym razie, jeżeli my pragniemy tej miłości, chcemy być z Bogiem, nie ma takiej możliwości, nie ma takiej siły. Nawet wszelkie moce piekielne, gdyby się sprzysięgły i chciały to uczynić, nie mają takiej możliwości. Zobaczcie, to jest piękny tekst. Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej, nic. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka. I nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Ostatni tekst. Siejcie sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawiajcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył nas sprawiedliwości. Pragniemy przyjścia Jezusa. Już czas. No powiedzcie. Już jest czas, najwyższy czas, aby coś się stało, coś się zmieniło. Aby w końcu wypełniły się te cudowne proroctwa, o których tak długo mówimy i na które czekamy. Ale Jezus mówi, Słowo Boże nas wzywa do właśnie życia w sprawiedliwości i miłości. Te dwie cechy są ze sobą nierozerwalne. Ale miłość góruje nad sprawiedliwością. O tym musimy pamiętać. Sprawiedliwość jest ważna bardzo. Miłość jest tak samo ważna. Ktoś to powiedział, że jak te dwie szyny, które prowadzą pociąg po torach, nie ma takiej możliwości, żeby pociąg poruszał się, oczywiście dostosowany do takich szyn na jednej szynie, więc musi być ta druga. Ale miłość jest w tym wszystkim ważniejsza. Cóż, myślę, że my to znamy, my o tym wiemy. Chciałbym zachęcić was, bracia i siostry, a szczególnie te osoby, które dzisiaj chcą zawierać przymierze z Bogiem, aby właśnie szukały Boga całym sercem, aby ta miłość w nich kwitła, rosła, rozwijała się, aby byli takim wzorem wszędzie, gdzie są, w domu, w kościele i w świecie. Niech Bóg prowadzi was i błogosławi. Amen. W tej chwili zrobimy krótką przerwę, aby można było przebrać się i te osoby, które dzisiaj chcą zawrzeć przymierze z Bogiem, mają tą możliwość. Tu są osoby, które pokierują wam, gdzie macie iść i co zrobić. Zatem 5 minut przerwy. Po 5 minutach spotykamy się i zapraszam wszystkich. Kiedy Filip, prowadzony Duchem Świętym, spotkał pewnego człowieka, dworzanina etiopskiego, i kiedy po pewnej rozmowie zobaczyli wodę, zapytał właśnie ten człowiek, jest woda, czy jest jakiś problem, aby się ochrzcić? Ten nie widział żadnych przeciwwskazań. Pamiętacie, co powiedział?
Jakie pytanie mu zadał? Czy wierzysz z całego serca, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem naszym? I dzisiaj właśnie również chcemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Fakt, że kiedyś to było jedno pytanie, dzisiaj mamy ich znacznie więcej, ale pamiętajmy, że żyjemy znacznie prawie 2000 lat od tego czasu, więc przybyło tych trochę punktów, więc pozwólcie, że przeczytam te punkty. Prosiłbym, abyście powstali. Czy wierzysz w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, jedność trzech wiecznie współistniejących osób? Czy przyjmujesz śmierć Jezusa Chrystusa na Golgocie jako pojednawczą ofiarę za twoje grzechy i wierzysz, że dzięki łasce Bożej przez wiarę w Jego przelaną krew jesteś zbawiony od grzechu i kary za Niego? Czy przyjmujesz Jezusa Chrystusa za swego Pana i osobistego Zbawiciela i wierzysz, że Bóg w Chrystusie przebaczył twoje grzechy i dał ci nowe serce? I czy wyrzekasz się podążania grzesznymi drogami tego świata? Czy akceptujesz przez wiarę sprawiedliwość Chrystusa, twojego pośrednika w świątyni niebiańskiej? I czy przyjmujesz Jego obietnicę ofiarowania ci Jego przekształcającej łaski i mocy, niezbędnej do prowadzenia skoncentrowanego na Chrystusie i pełnego miłości życia, zarówno w domu, jak i przed całym światem? Czy wierzysz, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, jedyną regułą wiary i postępowania dla chrześcijanina? Czy ślubujesz regularnie spędzać czas na modlitwie i studiowaniu Biblii? Czy uznajesz 10 przykazań za wyraz charakteru Bożego i objawienia Jego woli? Czy twoim celem jest w mocy żyjącego w tobie Chrystusa przestrzeganie tego prawa, a w nim przykazania czwartego, które wymaga święcenia siódmego dnia tygodnia jako Pańskiej soboty, pamiątki aktu stworzenia? Czy oczekujesz rychłego powrotu Jezusa i wypełnienia błogosławionej nadziei, gdy to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność? Czy przygotowując się na spotkanie Pana, będzie świadczyć o Jego miłości i zbawieniu oraz wykorzystywać swoje talenty w pracy na rzecz pozyskiwania innych, aby mogli być przygotowani na Jego chwalebne przyjście na ziemię? Czy wyznajesz biblijną naukę o darach Ducha Świętego i czy wierzysz, że dar proroctwa w Kościele Ostatków jest jednym z Jego znaków wyróżniających? Czy uznajesz organizację Kościoła i czy pragniesz wielbić Boga przez oddawanie dziesięcin, jak również wspierać Kościół darami, aby swym osobistym wkładem przyczynić się do Jego rozwoju? Czy wierzysz, że twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego i czy będziesz oddawał chwałę Bogu, prowadząc zdrowy tryb życia, wstrzymując się od wszystkiego, co szkodliwe, a mianowicie od pokarmów nieczystych, od używania napojów alkoholowych, tytoniu, a także od niewłaściwego używania narkotyków i innych środków odurzających lub handlowania nimi? Czy znasz i rozumiesz podstawowe zasady Pisma Świętego nauczane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego? Czy pragniesz dzięki łasce Bożej wypełniać wolę Bożą, żyjąc zgodnie z tymi zasadami? Czy uznajesz nowotestamentową naukę o chrzcie przez zanurzenie? I czy pragniesz być ochrzczony, uważając chrzest za wewnętrzny wyraz twojej wiary w Chrystusa i przebaczenie twoich grzechów przez Boga? I ostatnie. Czy wierzysz, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Kościołem Ostatków według proroctwa biblijnego i że to do jego społeczności zapraszani są i przyjmowani ludzi spośród wszystkich narodów, ras i języków? Czy pragniesz przyłączyć się do grona wiernych zboru, będącego cząstką Kościoła na całym świecie? Zatem dziękuję bardzo wam za ten złożony ślub. Teraz prosiłbym tutaj brata Zenona i brata Zdzisława, abyśmy wspólnie modlili się o wasze błogosławieństwo i prowadzenie. Może tutaj wyjdziemy, my tutaj, bo nie ma miejsca na tyle. Z góry prosiłbym o powstanie.
Drogi nasz Ojcze Niebieski, przychodzimy w pokorze naszych serc, naszych myśli przed Twoje oblicze, aby w tej uroczystej chwili złożyć Tobie podziękowanie za to, że prowadziłeś tych młodych ludzi Twoją drogą. Duch Święty działał na ich serca i podjęli tą decyzję, aby powierzyć swoje życie Tobie i kroczyć przez życie z Tobą i ku Twojej chwale, pełniąc Twoją wolę. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla każdego z osobna. Błogosław Alinę, Piotra, Krzysztofa i prowadź ich, by byli Twoim światłem. O to prosimy i dziękujemy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Łaskawy nasz dobry Ojcze Niebieski, w imieniu Pana Jezusa, naszego Zbawiciela, przychodzimy, aby chwałę, cześć Tobie złożyć za wszystko, co czynisz w naszym życiu. Dziękujemy, że darujesz nam tak wielkie światło, poznanie Twojej prawdy. Dziękujemy, że nas powołałeś do znajomości prawdy Twojego słowa, zbawiennych obietnic. I w tej chwili dziękujemy, że również powołałeś Krzyśka, Alinę, Piotra do znajomości Twojego słowa, do poznania Ciebie, Panie Jezu, jako jedynego Zbawiciela. Błogosław im w tym zawarciu przymierza, spraw, aby mogli doświadczać w codziennym życiu Twojej mocy, zwycięstwa i nieustannej ochrony i prowadzeniu. O to Cię prosimy w imieniu Pana Jezusa. Amen. Drogi Ojcze, teraz, kiedy Krzysztof, Piotr i Alina chcą zawrzeć z Tobą przymierze na wieczność, daj Panie, aby to było przymierze, które nigdy nie zostanie zerwane. Daj Ojcze, aby miało wieczność w swoich, aby ich, ta wieczność została w ich życiu. Pomóż Panie, aby ich życie było, tak jak to Pan Jezus powiedział, było światłością dla ludzi, którzy żyją wokół nich. Pomóż Ojcze, aby Duch Święty ich prowadził, aby był ich nauczycielem na każdy dzień. Błogosław Ojcze ich rodziny, ich przyjaciół, ich bliskich. Daj Panie, aby i oni również za ich przykładem chcieli zawrzeć z Tobą przymierze. W zasługach Jezusa Chrystusa to prosimy i dziękujemy. Amen. Na zlecenie Jezusa Chrystusa i wyznanie Twojej wiary chcę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na zlecenie Jezusa Chrystusa i wyznanie Twojej wiary chcę Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Na wyznanie Twojej wiary i zlecenie Jezusa Chrystusa chcę się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. When you return here, when you return.